Witam was, ja jestem Eryk Koa, oglądacie Zagrajmy w Team Fortress 2 Free For All, odcinek 21. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć po pierwsze, co się ze mną dzieje, dlaczego nie ma na przykład odcinków nowych i tak dalej, dlaczego nie siedzę i nie no life i nie nagrywam cały czas. Po pierwsze dlatego, że są wakacje i po prostu mi się nie chce, niekoniecznie mi się chce, co, no po prostu wolne sobie zrobiłem tydzień, już nie możecie mi tego wypominać. Zabijmy tego spaja. Właśnie. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Oprócz tego, oczywiście mam taki powód, że jest strasznie gorąco. Skal nie będzie gonił? Mam nadzieję, że nie. Wow! Zabiłem go. Często ma tak, że strzelam na ślepo i kogoś zabijam, bo jeżeli nie ogarną, żeby wyjść z innego przejścia. No, i co chciałem jeszcze powiedzieć, na przykład ostatnia afera na YouTubie, może słyszeliście, była pewna impreza na krakowskim rynku youtuberów polskich, która została określana mianem imprezy Meneli, bo na krakowskim rynku w miejscu publicznym upili się, no nie wszyscy, ale między innymi tam Rojo. Rojo najbardziej odwalał, bo na przykład tam nasikał do kosza na śmieci i jeszcze dwa razy się wywalił na chodnik. To po prostu było aż przykre. No i niestety z tego powodu po prostu jest takie nieprzyjemna sytuacja teraz. Niektórzy bronią ludzi, ale według mnie to jest po prostu przegięcie po całej linii, co oni zrobili. Szczególnie, że powinni sobie zdawać na przykład sprawę z tego, że są idolami. Nie lubię takich słów, bo to jest dziwne. Idolami. Tak, o Boże, Engu mi zablokować pocisk. Wyobraźcie sobie, są idolami niektórych młodych ludzi, może nawet was oglądacie, może ich regularnie, chociaż nie mogę zakładać tego. Możliwe, że takie osoby są też u moich widzów, którzy właśnie Roya oglądają, kogoś podziwiają, a potem taka osoba, taka młoda osoba napotyka na na filmik, na którym Rojo leży pijany na chodniku. No to wiadomo, że to może trochę psychikę uszkodzić. Na pewno może. No i to by było głupie właśnie, gdyby na przykład spotkali mało prawdopodobne, że tam od drugiej w nocy spotkają swoich widzów, no ale jakby to wyglądało. I co? O, to jest może spaj. I co chciałem jeszcze powiedzieć takiego, nie mam za bardzo co. Jeszcze jest wiele między innymi, o, to było dźwięk zamrożenia. Jest wiele między innymi jeszcze powodów, dlaczego właśnie nie nagrywam. Nie wiem, czy powiedziałem to, ale jest strasznie gorąco. Jest po prostu 40 stopnie, muszę się zamknąć szczelnie w pokoju, żeby nagrywać. Okno zamykam, wentylator wyłączam i tak dalej. Aby nie było hałasu, też muszę mieć, lepiej jak mam wolny dom, a teraz na przykład matka ma urlop. Wiadomo, że to nie wychodzi za fajnie wtedy. Nie zostałeś dobity ze strzelby. W ogóle zauważyłem, że jakoś teraz jak zacząłem nagrać, mi lepiej szło, bo wcześniej miałem staty chyba 2 do 4 właśnie, a teraz nadrobiłem coś w tym stylu. Idę chyba po teczkę, bo tutaj tak się złożyło. Ogólnie drużyna przecina, widzę, że jest całkiem słaba, a tu jest pyra, która odbija pociski i to mi się nie podoba. Ona pewnie umie odbijać, chyba, ale dwa pociski będzie jej trudno odbić od dwóch solów. Chodźcie. No, proszę. Tak się trochę się zamyśliłem do tego, co się tutaj dzieje. I mam przy okazji na L chyba ustawione drop teczki, tylko zabijmy tego ska. No, pomóż mi, proszę.
pomóż mi, proszę. O Boże. Masz teczkę, bierz teczkę. Skaucie, bierz teczkę. Bierz teczkę. No dzięki. Wreszcie zrozumiał, o co mi chodziło. Co jeszcze w ogóle chciałem omówić? Teraz już odcinki będą się już regularnie powinny pojawiać. O, szans, nie miałem za mało HP. Chociaż tak dużo HP mu nie zostało, no niestety. Jakbym miał lepszy refleks, to by mi się udało. Odcinki będą się regularnie pojawiać. Między innymi jeszcze na przykład chciałbym Red Orchestra 2 nagrać w multi, bo dostałem tą grę i była ogólnie tania, więc ją dostałem, no i tak jest. Jeszcze będą różne, przy okazji chyba 3 osoby się nie zgłosiły, jeżeli chodzi o odbiór nagrody w losowaniu. Jeżeli to oglądałem, to niech się zgłoszą. Znałem, że już nie będę robił wtedy żadnego filmiku, bo tak jakoś i tak tam było 30 osób do nagród, niecałe, coś w tym stylu. Więc to nie było konieczne, żebym robił jakiś specjalny uwielbiam cię Pyro z tym floginistatorem czy wibratorem, nieważne jak to się nazywa, ważne, że wam się z tym przyjemnie gra, a mi się przyjemnie z wami walczy, jak z tym gracie. Zakosił mi apteczkę, nie lubię mieć niepełnego życia, bo zatem ja cały czas powtarzam. No, dlaczego, patrzcie, trafić go nie mogłem? Ja mam po prostu jakieś takie problemy, damy 30 pingu, to jest zabójstwo. Muszę zacząć, pomyślałem, że może zacznę grać w ogóle na przykład na jakimś serwerze polskim, tylko nie mogę się jeszcze zdecydować na jakie. Jest chyba stajnia Konin, takie coś, i podobno tam się przy... O, jakoś spaja zabiłem. Podobno tam się przyjemnie całkiem gra, więc myślę, że stamtąd mógłbym nagrywać również. Jeżeli oczywiście chcecie, wypowiedzcie się w komentarzach. Chodź tutaj, bo nie lubię, jak ktoś jest za mnie przebrany. Bo wtedy jeszcze ktoś pomyśli, że mnie ten spaj zabił, tylko nie lubię też schodów. Nie, zabiłem! W sensie zabiłem i zginąłem, bo zrobiłem rocket jumpa w bok. Już raz mi się tak zdarzyło, tylko że to był lepszy rocket jump, bo wyobraźcie sobie... O, panda dołączył. O Boże! Boże, Boże! Głos! Szybko wycisz! Zapomniałem, bo grałem właśnie na tej stajni koni, nie wiem jak to się nazywa, już zapomniałem. Wyobraźcie sobie ten, co ciekawe... Boże, nie łaźcie tak pyry jakieś porąbane. Wyobraźcie sobie jeszcze, co ciekawego się mi stało ostatnio, wydarzyło. Grałem sobie soldem normalnie i podchodzę, patrzę, zza rogu gruby wychodzi. No i... O, zabił go. No i postanowiłem, oczywiście strzelam do tego grubego. Ja mam jeszcze takie przyzwyczajenie, że ja strzelając robię po prostu, podskakuję i kucam. No oczywiście wtedy jest trudniej trafić, po prostu z tego względu tak robię. A bo się szybciej wcale nie poruszasz ani nic w tym stylu. Ja znowu tekę muszę nieść. I wyobraźcie sobie, co takiego jest ciekawego było. Ja robię tego to i tak moja rakieta mnie tak trochę odepchnęła, ale ten gruby zaczął do mnie strzelać i mnie tak odepchnął z tego minigana, że przeleciałem pół mapy i spadłem właśnie w jakąś przepaść. Ale wcale mi właśnie ten aż tak dużo nie zadał, ile bardziej właśnie mnie odepchnął i zrzucił w przepaść. To w tej chwili chyba jak na grubych walczę nie będę skakał, bo o to jest właśnie... O, skoczyłem od razu. No, to ten gruby nie był taki trudny i ten medyk też nie był trudny, a teraz będzie łatwa apteczka, łatwe HP. Możecie jeszcze, tam ktoś mi napisał, już nie pamiętam dokładnie kto, że nie lubi jak żartuję sobie z tego, że zarabiam na was i tak dalej. W sumie to trochę, szczerze, o, to był spaj. Szczerze to trochę tego nie rozumiem, bo... Boże, jakbym robił filmiki dla hajsu, to bym robił coś innego niż let's play, bo obecnie let's play jest zdecydowanie za dużo. Po prostu to lubię. Czy to robię dla hajsu, czy nie dla hajsu, wy ocencie, sami macie własny rozum, myślę.
Ale z żarty o hajsie to tak raczej od Gimpera wychodzą po prostu. Wow, dwa krytyki pod rząd poleciały, tylko że jeden trafił. To było śmieszne. Jeszcze teleport zniszczyłem Engowi. No i po prostu ja tam Gimpera oglądam. Czasami ostatnio przy okazji się mu waliłem na nagranie. Może wiecie jak coś... O Boże, ale mam random kryty teraz. Wyobraźcie sobie, że... Nie, ja nie chcę. Wyobraźcie sobie, że... Tu nikogo nie ma chyba. Wyobraźcie sobie, że ja się wrąbałem na nagranie z Left 4 Dead'a. Między innymi oprócz mnie jeszcze był Don Drunken. No dobra, odrzucono głosowanie. Don Drunken, czyli też jeden z moich widzów, może go kojarzycie. Jeżeli nie, to go pozdrawiam. W ogóle... Przepraszam, jeżeli was tak przy okazji Mr. Ako to też jak, to też mój widz i on chyba coś właśnie wygrał w tym losowaniu. No, ale piękne centralne strzały. Puu, ale pyra. Możemy przemieszać drużynę, bo widzę, że trochę za łatwo idzie. Co chciałem wam jeszcze... Nie mogę was po prostu wszystkich pozdrawiać tak naprawdę. To jest dla mnie niezbyt możliwe, bo po prostu ja nie pamiętam wszystkich ników, nawet nie pamiętam kto mi coś tam napisał, a co dopiero do tego zapamiętać to... Wow, kto jest moim widzem dokładnie? No, i tu się boję, bo będzie Engu, a ja Engów nie lubię, ale... Snajperzy z PM-ami są całkiem prości. Nope. O Boże, zabił mnie któryś wreszcie. Uff. Ja po prostu wszystkich nie jestem w stanie zapamiętać. Równie, no musicie po prostu mi wybaczyć, że wiadomo, ja to nagrywam głównie na YouTube'a, nie robię live'ów w Team Fortress, w sensie nie będę też z wami jakoś za bardzo mógł zawsze grać, mam własnych znajomych, można powiedzieć, i ci snajperze z PM-ami mnie zawsze dobijają. Tacy są prości do zabicia. Po prostu ja mam też własnych znajomych, z którymi gram. Ostatnio jakoś tak czasu za bardzo nie mam. Po prostu mam inne zajęcia. Nagrywam, wrzucam to na YouTube'a, wtedy wszyscy możecie po prostu to obejrzeć. No i jakby wspólnie czas możemy spędzić, jak chcecie to nazwijcie. To życia mi tylko zostało. No właśnie, jakiś skaucik, gwałcik mnie wtedy dobije. Myślę, że to jest bardziej no, uczciwy deal. W sensie naprawdę nie proście, żebym z wami grał, bo ja się głupio czuję, że muszę cały czas odmawiać, bo dostaję takich próśb, jak wchodzę na Steama, to przynajmniej z 3 od razu, chyba zależy o której porze. Teraz na przykład weszłem rano i nie dostałem na szczęście żadnej, chociaż spotkałem swojego widza właśnie na kompletnie randomowym serwerze. Któryś raz mi się to zdarzy, ja wchodzę na... Ja wchodzę na serwer i spotykam widza. O, może za wysoko skoczyłem. Ale zobaczmy, czy którąś apteczkę zbierze. Nie. Dobra. Chodźmy. No po prostu, Boże, bo to też robię granie razem z widzami, wtedy was, z wami mogę spokojnie pograć. Myślę, że to jest raczej dobre wyjście z sytuacji. Uj, skupmy się teraz na grze. W ogóle to jest mapa, którą ja któryś raz nagrywam, ja nie wiem. Ja nie będę nagrywał... O Boże. Nie będę nagrywał wszystkich map, może. Nagrywam po prostu mapy, które samemu lubię. Które chętnie właśnie nagram. Och. Boże, od razu. No Boże! Skaucik, gwałcik, nie do... Weź... Boże, spaju, jeżeli tak idziesz, to... to nie agruj tych snajperów, jeżeli ich nie backstabujesz. Nie wiem, co ty im robiłeś, że się skapnęli, że jesteś. Jeszcze skaucik przyszedł i w ogóle... pyra tutaj ma jakąś czaszkę. W ogóle jest pełno nowych itemów i ja się nie orientuję za bardzo. Handlem już się od dawna nie zajmuję. TF1 jest raczej taka gra, jestem... O, roll, nacisnąłem ten strzał, a mi nie wystrzeliło. Zdarza się czasami. Tylko ja może muszę sobie w ogóle lepszą klawiaturę na pewno... O, piękny centralny strzał. Muszę sobie w ogóle lepszą klawiaturę kupić.
z bardzo prostego względu. Ta już po prostu też mi nie zawsze wychwytuje trafienia. Może na przykład też będę robił jakieś serie, które wymagają więcej trochę umiejętności, na przykład z lobby. O, zniszczone. Zniszczone. I po prostu wtedy by mi się oczywiście przydało, żebym bez problemu mógł sterować, żeby wszystko mi zaliczało, co klikam. Myszkę mam jeszcze dobrą. W ogóle ja zauważyłem, że ja jestem graczem, który bardzo lubi mieć czuły sprzęt. Nie, to nie miało naprawdę dwuznacznie zabrzmieć. Tak, czuły joystick lubię mieć. O, dobra, mam tam 6 życia. Nie mam. I co ja chciałem takiego powiedzieć na ten temat? A nie będę podskakiwał przy tym grubym, ale on raczej jest martwy. Albo i nie. Zbiorę apteczkę. Po prostu ja mam tam, wiecie, niską rozdzielczość ustawioną, a oprócz tego jeszcze... Ej, daj mi, Boże, spaju. Lepiej, żeby sold miał niż spaj. Ja bym poszedł... No właśnie, co ty tam robisz? Ja tutaj może im poczekam, bo widzę, że i tak oni tutaj będą szli prędzej czy później. No właśnie. Tutaj mam apteczkę, mam ammo, jest wszystko, czego mi potrzeba. A tu jest wredna pyra. No, tak się załatwia pyry. Tak, kurde, w ogóle ja na czym skończyłem, że mam jeszcze ten akcelerację myszy zwiększoną, mam myszkę chyba 3000 dpi, czy coś w tym stylu, 3000 jest ustawione, tak mi się zdaje, że jest najczulej ustawiona, mam jeszcze akcelerację myszy chyba na 1,2, ale dzięki temu mogę się praktycznie od razu obrócić, no i druga dominacja też krytykiem. Nie lubię, szczerze mówiąc, dominować krytykiem, bo wtedy czuję się, jakbym oszukiwał. Ej, wy zaniesiecie kiedyś tą teczkę, czy co? Bo ja tutaj tak mam czekać, aż wy tam coś robicie. A nie, to pierwsza teczka, co wy tak długo robicie? Nie rozumiem trochę ich. Często swoich ludzi ze swojego teamu nie rozumiem. W ogóle ostatnio ciekawe historie się dzieją wśród moich widzów, w sensie, chyba mogę o tym powiedzieć. Był taki burdel w o Boże, trafić go nie mogę, bo gruby jest za wolny dla mnie, go trafić nie mogę z rakiety na odległość. Po prostu był taki burdel w komentarzach pod ostatnim graniem razem z widzami, tam Eniu z Madesiem się kłócił, coś w tym stylu, co się okazało, że oni potem się tam nawyzywali, żeby od free to play i tak dalej, w końcu się tam kto lepiej gra, żeby się zmierzyli, no i podobno zagrali ze sobą razem i się polubili, w sensie, że zaczęli ze sobą razem grać w TF-a. Ciekawa historia według mnie. To tak widzicie, w ogóle nie lubię trochę, jak ktoś kogoś wyzywa od free to play, bo powiem tak, nie będę ukrywał, dla mnie większość free to play jest słabymi graczami, no. Trudno to określić słabymi, no po prostu niedoświadczonymi na pewno. Każdy kiedyś zaczynał i mieć krytyk znowu wszedł i zaraz kogoś zdominuje krytykiem. Naprawdę przejęli nam teczkę. Och. Co ja mam tutaj nie siedzieć i ich nie zabijać tam? A Boże. Wszystko się odwraca nie tak jak trzeba. O Boże, myślałem, że go zdominuję krytykiem. Ja muszę iść na ich teczkę, mam pomysł, będę bronił przy ich teczce, przy okazji będę... No, zabiłem go i nasz spy podniósł tekę. No i myślę, Boże, nie wyzywajcie się od free to play, bo to nie znaczy, że nie potrafią grać, może po prostu ginę. Właśnie, szans nie miałem. O, i apteczka się zrespiła. Szans nie miałem już. Co zrobiłem? Drugi raz go zabiłem krytykiem ze strzelby. Ja to mam jakieś farta teraz do krytyków.
38 do 10 staty nie są złe, niekoniecznie są złe. No, w ogóle gram na tych randomowych serwerach, zauważyłem, a wcale jakoś pro mi ostatnio nie idzie. Może to też zależy od drużyny i tak dalej. Nie, ja jeszcze poczekam, bo widzę, że jeszcze chcę nagrywać. Tak, ja sobie wyjdę z serwera po prostu, jak zdecyduję, że już nie nagrywam. Myślę, że zacznę też nagrywać odcinki w ogóle na zapas, już to miałem taki plan od dawna, żeby... O Boże, żeby nie wrzucać tak na bieżąco, tylko sobie nagrać. Kiedyś tak miałem, na przykład jak Dead Island nagrywałem, to wolałem sobie nagrać kilka najpierw, a potem po prostu je dopiero wrzucać. Tak było mi też wygodniej, bo tak to z Cyberem się umawiałem, nagrywaliśmy 5 odcinków, czy ileś tam, zazwyczaj to na 3 się kończyło, ale nagrywaliśmy kilka odcinków, akurat mieliśmy ochotę na tą grę, więc... więc nie było takiego problemu. Krytyk kolesiowi ze strzelby wszedł. Ale śmiesznie z tej broni krytyk brzmi, usłyszałem teraz. No i zdominowałem kolesia tym razem ze strzelby, nie z krytyka. Ani nie z krytyka ze strzelby. Nie, ale głupio zginąłem. W sensie ja go trafiłem z krytyka, a potem go nie mogłem dobić. To było słabe. Oh. Jeszcze niestety na takich dobrych graczy niekoniecznie mam technikę jakiś strzelać, ale widzę 3 dominacje, nie jest źle. I przy okazji następne granie razem z widzami będzie nie wiem kiedy. Ostatnio były 2 w sumie pod rząd, tydzień w tydzień. Więc jakoś tak, myślę, nie chcę za często, to już mówiłem kiedyś, że nie chcę za często tego robić, bo wtedy wam się szybko to nudzi. O Boże, znowu kogoś z krytyka dobijam, a to ten chamski skał, który mnie cały czas dobijał, więc mu się należy. Wow, ale w ogóle ja mam jakiegoś farta do dobijania ze strzelby teraz, widzę. No, a to była pyra zabita. No, dobra pyra by oczywiście odepchnęła ten pocisk, a słaba to no to była słaba pyra, która dobyła. Przy okazji muszę sobie walnąć chamską reklamę. Zauważyłem, że już przekroczyłem 400 widzów, za co wam dziękuję, bo w sumie najbardziej dziękuję wam za to, nie za co samą liczbę na liczniku, tylko to, że rzeczywiście wielu z tych widzów jest aktywnych. I to mówię, że... albo... O Boże, koleś się zodwetował. To jakiś ten, którego od początku miałem zdominowanego. I po prostu naprawdę wielu z tych widzów jest aktywnych, co mnie naprawdę cieszy, bo na tych 400 widzów może nawet 200 ten mnie ogląda, a może nawet 300 wie, że mnie w ogóle subskrybuje, bo to jak to często jest, że ktoś tam subskrybuje. Subskrybuje kanał i w ogóle zapomniał, że go subskrybuje. Przynajmniej 200 osób tak wypada. O, przepraszam, powinienem coś zjeść na śniadanie. Przynajmniej wypada, że tak z 200 osób wie, że mnie ogląda i ogląda mnie przynajmniej co jakiś czas. Tam jest ta skrzynka. Nie, Boże, weźcie. Koleś znowu, ten koleś dokonał odwetu. Coś sądziłem, że tu może być działko, bo już poprzednim razem było tutaj działko, ale znam nie, co tam mi szkodzi. Pójdę sobie, mamy jakiś spajów, 2 powinni ogarnąć engaż. Co oni w ogóle robią tutaj? Mnie to zawsze śmieszy. Mnie to zawsze śmieszy, po prostu jak engowie w trójkę na przykład kampią w jednym miejscu, tak jak tutaj, w ogóle jakiś eng party, jeszcze wszyscy bez czapek, stawię działka na spawnie, potem się dziwią, że że przejmują. Koleś też miał, albo, nie, on chyba mini krytem zabił tego grubego, bo ten gruby podskoczył. Przy okazji... Nigdy nie stawiajcie tak działka właśnie. Proszę. Ja myślę, że musimy iść po tekę. No. O Boże. Nie, tylko nie ty. No, kogoś tam zabiłem. Ale pewnie nie tego, kogo chciałem.
A tutaj myślę, że wzięliśmy tekę, więc jest dobrze. I zabiłem z krytyka zasobnik. Niestety krytyki nie działają na... No, strąciłem go, niestety mnie nie zabiło. Wow, ale cheat! To był dopiero cheat. Tego scouta tak hamsko trafiłem z krytyka. A, tam snajpi gruby na mnie, to nie będę nic robił tak. Czy mi się zdaje, czy oni... Nie, to my mamy tutaj działko, dobra. W ogóle zauważyłem, że nie ma dobrego spaja. No, już mam chyba 500 kili nabitych na tej wyrzutni rakiet. Trochę to jest, chociaż nie powiem, żeby jakoś dużo szczególnie. Medyk. Albo dobra, nieważne, już sobie sam poradzę. Nie ma jakiegoś tak szczególnego problemu. Tu jest. No, proszę. Nie ma jakiegoś szczególnego problemu z życiem obecnie. W sensie na tej mapie naprawdę jest sporo apteczek. W sensie są tutaj na środku, a na środku fajnie jest kampić. Oraz są jeszcze medyk. Albo dobra, nieważne. Oraz są jeszcze na przykład... Wow. Koleś gdzie od boku chce wziąć. Mi się to nie podoba. Oraz są jeszcze tam na górze. To jest coś zawsze, to jest direct hit po dźwięku, można poznać. Co zawsze tam mogę rocket jumpa sobie zrobić, jak potrzebuję. Na direct hita warto jest podskakiwać, bo wielu osób, tak jak ja, kiedyś celuje po nogach po prostu. To raczej nie jest dobra taktyka. Ogólnie z direct hita trudno jest trafić, więc mi się ammo kończy. Ale mu będzie teraz na przykład prościej trafić mnie niż mi jego, chyba że ze śrutu. No dobra, cofnę się po ammo, bo co mam tak strzelić ze strzelby teraz. A w ogóle 64 punkty mam. Taki dłuższy odcinek chcę nagrać. Niekoniecznie właśnie mam co powiedzieć, ale o tej wio... O Boże, wreszcie mi jakiś spaj zatłukł. O tym, że jest wiocha na polskim YouTubie, to było śmieszne, bo ktoś tam na forum napisał, że na przykład ten koza z pyta.pl na Pyrkonie przewidział, że polski YouTube to sami menele. Nie, Boże, nie możecie ich bronić. W sensie, to było bardzo nieodpowiedzialne i po prostu głupie. Ja myślę, że to chamsko postąpili względem nawet swoich widzów. Kurde, no kto to nagrywał? Nagrywał to ten koleś, który to wrzucił na streama i potem komentował na tym streamie. A to było najlepsze, że on tam chyba w połowie się zorientował mniej więcej, że o cholera, ktoś to może potem sobie nagrywać i wrzucić też gdzieś. Już jest pełno mirrorów na tym, w ogóle na całym YouTubie i nie tylko na YouTubie, na innych stronach też oczywiście są, bo z YouTuba po pół godziny raportowali od razu i usuwali, wiadomo jak to działa, ale po prostu, no cóż, tak działa internet, jeżeli coś wrzucacie, to musicie liczyć się z tym, że to może zostać. Tak samo możecie mnie nagrywać, jeżeli coś głupiego zrobię. Na przykład nagrajcie moje te starsze odcinki z TF-a i wy zacznijcie je reuploadować. To wtedy o Boże, zaraz zginę. To wtedy będziecie wiedzieli, że macie, będziecie mieli ze mnie może bekę za kilka lat. Jak będę już takim prograczem, będzie już w ogóle Team Fortress 5 z dodatkiem. O, znowu kolesia krytem, ale ja naprawdę nie lubię zabijać krytami, bo wtedy się chamsko czuję, bo wiem, że sam nie lubię ginąć od krytów. W ogóle ja jeszcze nie zginąłem chyba od randomowego krytu ani razu. To jest śmieszne. I widzę, że my się kampimy na spawnie, bo dobrze nam przynajmniej nikt nie stikuje tego spawna. Takie ten zaleta tego, że mamy engów. Ja postaram się stąd wyjść. Nie wiem dlaczego ja cały czas. Ja często to mam takie przyzwyczajenie, że patrzę na tabelę wyników. Można wiele naprawdę z nich.
O, losowy kryt. Można naprawdę wiele z niej rzeczy wyczytać. Myślę, że właśnie warto. Warto patrzeć, jak macie chwilę czasu, jak przeładowujecie, idziecie do przodu. Albo rozglądacie się za spajami, albo sprawdzacie tabelę. Albo jeżeli jesteście odpowiednio szybcy, to możecie robić te dwie rzeczy naraz i wtedy to tak mniej więcej wygląda. Jeszcze jak macie akcelerację myszki włączoną. No i cóż. You are dead. Próbował kilo wyciągnąć, ale mu się to nie udało. W ogóle jego nie trafiłem z wyrzutni rakiet. Jakiś mi idzie dobrze ze strzelby. Wow, ze strzelby strzelanie. Chciałem powiedzieć. No, pomóż mi, gruby. W ogóle słyszę właśnie pociąg, patrzę. O, pociąg i ryb! Ale oni naprawdę nie mogli lepszego miejsca do walki wybrać niż jakiś dworzec PKP. Tu. No cóż. Co, o Boże. W ogóle znerfili kilka rzeczy, takich jak wstrzymywacz na przykład. Niekoniecznie były OP, a je znerfili. W sensie wstrzymywacz ogólnie był raczej noobską bronią, ze względu... O Boże! Boże, niekoniecznie noobską bronią, ale i tak mocny nerw dostał. Mnóstwo broń dostał nerw, a Bugburner nie dostał jak zwykle. Kiedyś go przecież zbufowali, żeby w ogóle nie miał tego najpierw był z tego, jak pamiętam, ja 3 lata temu zacząłem grać mniej więcej. Wprowadzili akurat jak zacząłem grać sklep Manko właśnie i skrzynki. I co takiego? Bugburner wtedy na przykład... z tego co słyszałem kiedyś na samym początku miał strumień powietrza, chyba tylko ten strumień powietrza właśnie był droższy, coś w tym stylu. Ale za to po prostu ten, aby to jakąś wadę taką małą, nie wypowiem się, bo wtedy jeszcze nie grałem, coś tam tylko czytałem takiego. I co chciałem jeszcze na ten temat, jak to wyszło dalej. Jak grałem już, to Bugburner nie miał strumienia sprężonego powietrza, ale... o Boże, za to jest działko. Ale za to na przykład właśnie miał kryty od tyłu, tak jak teraz zresztą ja ich w ogóle nie ma. I miał dodatkowe jeszcze obrażenie, chyba 15 czy 20%, chyba 15% więcej obrażeń zadało. To może się wydawać mało, ale to no, jest to różnica jakaś, jest to różnica. I to był naprawdę dobry wtedy miotacz ognia, w sensie taki, że był OP, noobski, mało pyr wtedy tak naprawdę odbijało, bo jakoś tak, teraz znacznie więcej jest dobrych pyr. Kiedyś to ludzie uważali, że pyro to ogólnie noobska klasa, może ze względu właśnie na to, że większość osób z Bugburnerami grywało. Co oczywiście nie wpłynęło dobrze na wizerunek pyry, ale cóż. O Boże, dobra, wszedł z krytami koleś, tylko że nikogo nie zabił chyba. No i potem był ten taki nerw, że miał tylko chyba... tak, nie miał tych już dodatkowych damage'y i wtedy mniej więcej mógł być. A potem jeszcze zrobili, że nie, damy mu, to znaczy ten... Jeszcze coś zrobili. A tak, że dali mu teraz, że ma po prostu strumień sprężonego powietrza, ale jest o 50% droższy, czy o 150%. Dobra, wiecie co, to było tyle w tym odcinku, ja się trochę rozgadałem w dzisiejszym odcinku 55 do 16 staty. Jestem Ryko, się z wami żegnam, to cześć, na razie. Pa, taki odcinek, bo dawno TF-a nie było, może chcieliście pooglądać jak gram i gadam, to cześć, na razie.